Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Chyba tego nikt się nie spodziewał. Druga seria minifigurek The Simpsons. Dzisiaj u mnie na kanale opening 6 saszetek. Zapraszam. Tak sobie ostatnio w weekend przeglądałem promoklocki i bach, natrafiłem na ofertę bardzo dobrą, chyba 12,99 albo 11,99 za saszetkę od użytkownika Master Solo. Na którejś saszetce mam tu napisane, o, gratis. Zostałem gratis, bo napisałem, że będę robił opening na kanale i zamówiłem 5 saszetek, a dostałem 6. Super sprawa. To znaczy kupiłem jeszcze 5 innych, ale dzisiaj te tutaj. Więc jeśli nie możecie znaleźć tego użytkownika, po prostu sprawdźcie przez promoklocki, bo tam te aukcje wiszą, trochę ich było. Ja na kanale nigdy tego nie otwierałem. Otworzę pierwszą saszetkę, żeby pokazać wam karteczkę z całą serią. Zanim jeszcze wyjmę zawartość, w sensie figurkę, bo nie wiem co tu jest, nie ma całym tych saszetek. Dobra, i zobaczymy sobie co w ogóle się znajduje, jakie tutaj mamy figurki. Mamy Homera w garniturze, mamy Marge w sukience, mamy Barta, tutaj przebranego za Bartmana, jest Liza z kotkiem Śnieżynką, jest Milhouse, który tutaj sobie stoi koło Barta, jest Maggie, tym razem z pieskiem, jest Smithers i on jest tutaj. To jest oczywiście ten taki, wiecie, służący szefa Homera. Patty i Selma, szczerze nie odróżniam ich, to są siostry March. Która jest która, nawet oglądając serial nigdy nie pamiętałem. Jest komiksiarz, którego mamy tutaj, ma bardzo, bardzo fajny kubek. Jest woźny Willy z przetykaczką, on znajduje się tutaj. Jeszcze co my tutaj mamy? Tu jest Edna, jest profesor Frink, który jest tutaj. No i jest jeszcze Hans i Martin Prince. No i dobra, to jest tutaj. Zobaczmy w takim razie, co się trafiło w pierwszej saszetce, bo chyba to wszystkich interesuje najbardziej. Dla mnie to będzie debiut. I bang, jest komiksiarz, a mówiłem, że ma świetny dodatek. Ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że przede wszystkim zobaczcie, jak pięknie wygląda ten kubeczek z napisem Squishy. No i tutaj mamy coś, co na przykład znamy choćby, nie wiem, z kubków w Starbucksie, na nie wiem, frappuccino. Tutaj wystaje słomka, tu jest taka przezroczysta kopuła. Jest jeszcze nadrukowany 2x2 tile z komiksem Everyman. No a sam komiksiarz to taki pocieszny grubas, który oczywiście w serialu się pojawiał, trochę za ciasna, za krótka bluzka, fajna główka, może trochę nieproporcjonalna do reszty ciała, bardzo fajny nadruk na twarzy, taki niechlujny zarost, włosy spięte w kucyk, spodnie w sumie jakoś niespecjalnie ciekawie, ale tak jak mówiłem, dodatki tutaj zdecydowanie wymiatają, zarówno ten kubek, jak i komiks bardzo, ale to bardzo mi się podobają. No i jeśli chodzi o te minifigurki z serii Simpsonów, no to po prostu mamy tutaj bardzo charakterystycznych bohaterów i też bardzo ciekawe dodatki. Dobra, nie mogę trafić w saszetkę, a nie chcę naciąć zawartości. Co tym razem się trafiło? Dobra. To był ten profesor Frink, jak się nie mylę. Tutaj też jeśli chodzi o tą serię, mamy tylko kilka zdublowanych figurek jako postaci, natomiast nie jest to, wiecie, taka powtórka 1 do 1, dlatego że oczywiście rodzina Simpsonów tutaj się pojawia po raz drugi, tak jak to miało miejsce w pierwszej serii, natomiast są to takie już, ja wiem, bardziej wyszukane wersje, no szczególnie Barta, mamy tutaj wersji Bartmana, który ma kompletnie, no, inny wygląd, bo w tej pierwszej serii był z deskorolką, taki zwykły, codzienny. Zobaczcie, tutaj naprawdę warto zwrócić uwagę na te odlewy główek. Świetne detale, bardzo ładnie to wygląda. Te okularki, tutaj jeszcze nadrukowany taki krawat. No i tutaj mamy prawo jazdy. Driver license Springfield. I wszystko się zgadza. A nie, przepraszam, to jest Hans przecież. Co ja wam źle nagadałem. Profesor Fring jest przecież tutaj. No, wybaczcie, ale się czasem
człowiek może pogubić. Tym bardziej, że to nie są już tacy bohaterowie pierwszoplanowi, którzy jakoś bardzo często się pojawiają. Dobra, lecimy z trzecią saszetą. I co mamy tutaj? Dobra, nie będzie powtórki, bo widzę, że są żółte nóżki. No i jedna z sióstr March nam się trafiła. Sprawdzam, czy coś jeszcze tutaj jest. Nie ma. I... A nie, to nie jest jedna z sióstr. Znowu byłem zwiedziony tym, co się stało. Dobra, złóżmy sobie w takim razie Ednę. Cyk, nóżki. Nóżki w ogóle takie, jakby była w samych gaciach. Tak to wygląda. Bardzo prosty nadruk. Tutaj myślę, że absolutnie bez szału. Plecki bez żadnego nadruku, przód niezadrukowany, te nóżki można wykorzystać właśnie w taki sposób, że ktoś jest po prostu w samych gaciach. No ale znowu mamy bardzo, ale to bardzo fajny mold głowy, to mi się podoba. Tutaj jeszcze mamy coś, co można wykorzystać jako obrazek po prostu, też tile 2x2 z ciekawym nadrukiem. Natomiast sama figurka absolutnie nie jest szałowa, powiedziałbym, że taka dość nudna i pospolita. Absolutnie nie jestem fanem tej figurki. Ale idziemy dalej, no bo jeszcze trzy saszetki przed nami. Kurczę, fajnie jest tak po latach otwierać sobie właśnie saszetki. O, mamy powtórkę. Niestety, trochę lipa. Fajnie jest otwierać, ale szkoda, że nie ma możliwości zmacania ich, no bo to jest kupione oczywiście przez internet. Aczkolwiek chyba najgorzej było w przypadku Disneya. Któryś opening miałem taki paskudny i trefny, który spowodował, że niestety bardzo dużo dubli było, chyba na 10 saszetek, jak dobrze pamiętam, miałem wtedy tych dubli 7, jakoś tak. Dobra, teraz coś, czego bardzo nie lubię, mianowicie te elementy sukienkowe. Straszne one są, jak dobrze wiecie, nie jestem ich fanem w żaden sposób. I teraz tak, nóżki, zanim ubiorę Lizie tą sukienkę, zobaczcie, jak wyglądają nóżki. Krótkie, nieruchome, tutaj tylko widać praktycznie kolana. No i teraz się zastanawiam, chyba najlepiej to będzie tak zrobić, że z drugiej strony jakbym dał to w ten sposób, nie, to będzie bez sensu, chyba jednak tak będzie najwygodniej. Więc ja to sobie znowu muszę tutaj pozaginać. Jak ja tego nie cierpię, to jest po prostu najgłupszy element w Lego, jaki został wymyślony. To są właśnie te wszystkie kiecki, które naprawdę są straszne, bo później to trzeba zaginać, trzeba się z tym użerać, żeby to odpowiednio zapiąć. Jeszcze tutaj mamy tylko trzy dziurki na te miejsca do wpięcia i szczerze mówiąc straszne to jest, bo jak już są cztery, to jeszcze jakoś to się względnie trzyma. Kurczę, bardzo powiedziałbym taki mało ciekawy nadruk na torsie. Mamy jakiś kołnierzyk, tutaj jakiś taki pasek i to właściwie tyle. Oczywiście główka Lizy jest bardzo fajna, charakterystyczna dla jej kształtu głowa, ale szczerze mówiąc nie powala w żaden sposób. Pamiętam, że w pierwszej serii Simpsonów Liza była z saksofonem. Okej, tutaj mamy jeszcze kota. Kot jest fajny oczywiście tylko dla fanów Simpsonów, dlatego że no nie wykorzystamy tego kota w jakiejkolwiek konstrukcji poza Simpsonowej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że tutaj jako dodatek jest to, jakby nie patrzeć, dodatkowa postać, więc ta saszetka jest całkiem w porządku. No i cóż, pytanie, czy na 6 saszetek będą 4 pojedyncze minifigi, czy 5. Zobaczmy. Mam nadzieję, że nie będzie dubla. Pam, para, pam, pam, pam. No i jest Milhouse, więc spoko. Na 6 saszetek tylko jedna powtórka. Jest dobrze. A nie, to nie jest Milhouse. Dobra, zmyliła mnie głowa. Dobra. Sobie muszę... to jest Smithers, czyli właśnie ten gamoń straszny. I co tutaj ten Smithers trzyma? W ogóle tak, nóżki za nie minus, dlatego że są bez żadnego nadruku, jednolite. Tutaj nadruk ok, bez szału, znowu brak nadruku na pleckach. Główka oczywiście na plus, bo tak jak mówiłem, tutaj warto docenić, że praktycznie każda figurka dostaje swój unikatowy mold. I tutaj naprawdę za tę serię LEGO należą się brawa. No i jeszcze mamy jedną płytkę 2x2 oraz Styla 2x2. No i tutaj jest Malibu Stacy with new hat. To jest jakaś lalka, czyli taki Simpsonowy odpowiednik Barbie. Dobra, trzeba to wpiąć w ten sposób może, bo będzie łatwiej, albo w ogóle w ten sposób może się uda. Całkiem możliwe, że się uda. Dobra, nie będę kombinował. Zostaniemy przy tym pierwotnym rozwiązaniu.
Dobra, nie zostaniemy przy żadnym rozwiązaniu. Dobra, tak jak mówiłem wcześniej, 6 saszetek, 5 pojedynczych minifigów. Może zobaczmy je jeszcze z bliska, tak na podsumowanie. Tak wygląda zawartość saszetek z dzisiejszego openingu i muszę przyznać, że chyba mimo wszystko pierwsza seria wypadała lepiej. Raz, że to był jakiś taki powiew świeżości, dwa, że oczywiście mieliśmy tam przede wszystkim takich głównych bohaterów, a nie, tak jak w tym wypadku, masę bohaterów epizodycznych, bo no co tutaj kryć, są tutaj minifigurki postaci, które pojawiają się relatywnie rzadko w serialu, jak na przykład Simpsonów ogląda się niezbyt często, albo widziało się niewiele odcinków, to wielu z nich można po prostu nie kojarzyć. Niestety to jest minus, ale ogólnie rzecz biorąc warto pochwalić LEGO za dedykowane moldy do każdej postaci, ale trochę też zganić za to, że poszli na łatwiznę choćby w przypadku niezadrukowanych nóżek, czy też mało ciekawych nadruków na torsach. Mimo wszystko fajnie jest tak sobie sentymentalnie wrócić do dość starej serii minifigurek i w niskiej cenie kupić jeszcze zamknięte saszetki, bo nie ukrywam, że na Allegro warto polować nad te saszetki, bo nie pojawiają się często, a jak się pojawiają, to często są drogie. W tym wypadku udało się je kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. No i cóż, na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!